gratuluję zwycięstwa. Trzeci mecz, trzecia wygrana przeciwko Impelowi. Chyba smakuje. Chyba nieco lepiej niż w rundzie zasadniczej. No na pewno, bo już gramy o wyższe cele, także mówię, zależy nam bardzo, żeby przejść Impel, tak? Ale mówię, tutaj już każdy grał wszystko i dzisiaj było widać po zespole Impela, że dziewczyny bardzo chcą, grały bardzo ambitnie, walczyły, było widać tą taką fajną sportową agresję i po naszej stronie i po ich stronie, tak? Były jakieś spojrzenia pod siatką i tak dalej, także myślę, że ten mecz miał taki smaczek, mówię, i dla nas, i dla kibiców, bo mówię, rywalizacja naprawdę, no już gramy o wysoką stawkę. Ale po tych dwóch meczach w rundzie zasadniczej można powiedzieć, że macie je rozpracowane. No mówię, to tak nie do końca, tak? To, że z nimi wygrałyśmy, to nie znaczy, że mamy kogoś rozpracowanego, bo ktoś może wejść z ławki i zmienić oblicze meczu, tak? Dzisiaj Asia Kaczur weszła, naprawdę zagrała bardzo fajnie zagrywką. Kilka akcji, no, zaskoczyła nas zdecydowanie i mówię, mogło to się różnie skończyć. My, wiadomo, robimy odprawy taktyczne i tak dalej, ale to może tak naprawdę różnie się skończyć, to tylko zależy od dyspozycji dnia. No dobra, to teraz o tym meczu. Fajnie go zaczęłyście, natomiast w drugim secie co się stało? Ta końcówka pierwszego seta troszkę wam wyszła? No nie wiem, ciężko powiedzieć. Zdarzają nam się takie przestoje, że mówię, to jest zdecydowanie do poprawienia. Patrząc z siatkarskim okiem na ten mecz, to no, nie było to dobre. Nie było to dobre, że traciłyśmy takie punkty serialu i takie rzeczy się nie mogą zdarzać nam. A z drugiej strony mówię, cieszymy się, że wygrałem dzisiaj. No i kibicom na pewno się podobał ten mecz, bo były nerwy, była taka atmosfera gorąca, więc kibicom pewnie się podobało. Wy chyba też miałyście podwyższone ciśnienie, szczególnie w tym trzecim secie, gdzie prowadziłyście dosyć wysoko. Mówię, my też staramy się trochę opanować, żeby się nie denerwować same na siebie, bo tak naprawdę to wybija tylko z rytmu i przeszkadza w graniu następnych setów tak naprawdę. Także musiałyśmy szybko sobie zapomnieć o tym secie i mówię, to się udało, to się powiodło i to było ważne. Ważne, że wygrałyśmy tego seta. Jakie wnioski przed drugim meczem półfinałowym we Wrocławiu? Na razie jeszcze w ogóle nie myślimy o drugim meczu półfinałowym. Na razie jest Puchar Polski. Mówię, musimy to jakby zamykać sobie pojedynczymi meczami. Mówię. Do tej pory myślałyśmy tylko o tym meczu z Imperem. Teraz zamykamy go, odgramy kolejną książkę. Tak, także Puchar Polski przed nami. Jedziemy tam walczyć i myślę, że... I bronić. I bronić, tak dokładnie. Mówię, to jest bardzo fajny turniej. Tylko, że też decyduje dyspozycja dnia i tak naprawdę nikt nie wie, co się wydarzy, ale o to w sporcie chodzi, więc...